działamy po świętach. Pierwszy dzień. Najpierw co jadę rano odwieźć agregat. Szykuję do wysyłki konwerter. Do regeneracji go wysyłam. Tutaj zabezpieczyłem taśmą. Jeszcze wszystko owinę streczem. I tutaj wezmę sobie karton z tego. Od JCB mam tutaj części. Tarczę hamulca ręcznego. Co tu jeszcze mam? Zacisk. Tak, zacisk, uchwyt. I czujniki temperatury. To wyciągnę sobie na regał. Tu położę, a ten karton wykorzystam. Myślę, że ten konwerter bez problemu tutaj się zmieści. Tak i tak, regeneracja, z tego co dzwoniłem, to się automatyczna sekretarka włączyła, że przyjmują w tej chwili tylko konwertery, a regeneracją zajmą się dopiero 2 stycznia, bo teraz nie pracują obecnie. Ale wysłać trzeba, żeby zająć kolejkę, także biorę go, pakuję. I elegancko pasuję do tego pudełka. Zabezpieczam to jeszcze papierem. Jeszcze muszę tylko zrobić kartkę z danymi do faktury, wezwać kuriera i czekać, aż kurier odbierze. Gotowe. Tuleje zamontowane, teraz wydmucham wszystkie kanały olejowe i będę montował zaraz wał. Wał już jest gotowy. Przywiozłem tak czopy. Główne zostały przyszlifowane na pierwszy nadwymiar, a korbowe zostały w nominale. Szlif robiliśmy tylko dlatego, że nie mogliśmy dostać panewek nominalnych. Dlatego teraz mamy nadwymiarowe. Wał już mam zamontowany, ale co? Jak tutaj mi się obraca uszczelniacz. Po skręceniu uszczelniacz jest za luźny i się obraca w bloku silnika zamiast na wale. Taki komplet uszczelek, także czekamy na drugi uszczelniacz. Poza tym wszystko na razie jest ok. Dobra, rozebrałem wszystko jeszcze raz. Uszczelniacz wygląda tak, bo to jest taki zielony uszczelniacz. Tu jeszcze przychodzi sprężynka, która go ściąga. Sprężynka jest tutaj na wale. I teraz zrobię tak, posmaruję tutaj tą krawędź silikonem i tą tutaj też. Uszczelniacz odpuściłem. I tak sobie teraz debatowaliśmy i wydawało nam się też, że ten oryginalny też był zaklejony na jakąś dirko czy na coś. Złożyłem to w ten sposób, to jak mówiłem, dałem silikon dookoła i się trzyma, bo czekać na drugi, a drugi może będzie taki sam jak i ten. A żeby nam nie wstrzymywało roboty, to tak to złożyliśmy, a ten wcześniejszy też był czymś posmarowany, także nie był na sucho złożony. Takie to remonty. Tutaj czyścimy tłoki. Teraz będziemy składali pierścienie, panewki nowe na korbowody. Będziemy mogli już wkładać do bloku. I mam problem z tulejami, bo tak mi ładnie tłok przechodzi, a jak go obrócę, to nie mogę go wyciągnąć. Mierzyłem średnicówką i jest różnica 15 setek między tym wymiarem a tym. Na to wygląda, że tuleje się w bloku zacisły, bo po wyciągnięciu tulei jest wszystko ok. I tak sobie teraz patrzymy i myślimy, czy to w tym miejscu nie zaciska, bo tam na o-ringi wszystko ładnie było wyczyszczone, tam nie ma możliwości, nawet ona tak aż ciasto nie wchodziła, ta tuleja. Myślimy, że może tutaj dotyka z jednej i z drugiej strony. A ona przy końcu też tym bardziej się nie blokuje, nie? No. Tylko tam się blokuje. Jeszcze dopiero zmierzymy średnicę zewnętrzną tulei, bo może ona jest troszkę grubsza tutaj. Wiesz, o co chodzi. No i tu opiera, bo tutaj nie ma takich miejsc. A ja tego nie zmierzyłem po włożeniu, bo nawet sobie nie myślałem, że taki problem miejsce, będzie. Trzymało, nie? Ją. No to tak jest. To jest, to jest. To jest. To jest.
przetoczone, bo to jest, no, korpus, tak, po prostu konstrukcja, żeby to, wiesz, tam kanał wodny, a tutaj ten, i to podejrzewam, że tutaj, tak jak właśnie mówi, że to tu może. Zmierzymy jeszcze tą i starą, zobaczymy starą, czy jest różnica, może ona jest troszkę większej średnicy i dlatego nam ściskają. Okazało się jednak, że nowa tuleja jest 3 dychy większej średnicy niż stara i tutaj nam to wadziło. Dlatego trzeba było w sumie każdy jeden otwór podpiłować trochę papierem ściernym na krążku w tych miejscach tylko, bo to nam zaciskało tuleje. Teraz już tuleje wchodzą dobrze. I powinno być już dobrze, z tym, że tak, wszystko trzeba było jeszcze raz rozebrać, wyciągnąć wał, wybić tuleje i teraz trzeba to znowu wszystko jeszcze raz wyczyścić i tuleje już zamontować na o-ringi. Wał mamy zamontowany, uszczelniacz wklejony, czekamy aż wyschnie. Powoli posuwamy się do przodu, teraz zabraliśmy się za montaż pierścieni na tłoki. Tu mamy komplet pierścieni. Tłoki zostały wyczyszczone, teraz zakładamy pierścienie i panewki. Przed montażem przymierzyłem pierścienie. Zobaczymy, jakie są szczeliny. No, wydaje mi się, że jest tutaj dobrze. Przymierzam, żeby się nie okazało, tak jak z innymi rzeczami, że pierścienie będą za duże i później nie będziemy mogli zamontować tłoka, dlatego trzeba wszystko przymierzyć przed montażem. Jest szczelina, tam nie mierzyłem szczeliny, mierzę, ale na oko widzę, że dobra. Na panewki, a tutaj z drugiej strony to ten. A tutaj ma dziurę i po chuju ona ma dziurę, jak tutaj nie ma dziury. No bo to jest komplet panewek takich samych, mierzą oni. Takie same robią i ten. Zakładamy najpierw pierścień zgarniający. Zgarniający. To są te. Smarujący. Mają jakieś napisy? Te nie mają, tylko te mają pewnie. Stalowe, te ogniowe. Nie, też nie mają. Czyli pierścienie nie możemy zamontować bez różnicy jak, bo nie ma różnicy góra dół. Fazy nic nie mają? Nie, są symetryczne. To jest jakieś działka, kropka, cokolwiek, nie? Top jest napisane na tym. Tutaj nie ma, także nie można się pomylić. Murowki pasują. Montuję na ostatnim tłoku już pierścienie.
Dobra. Także już mam pomontowane pierścienie na tłoki. Do głowicy muszę zamontować te tulejki tutaj, przez które przechodzą laski popychacza. Mam tutaj kompet o-ringów do tego. I tutaj dam jeszcze, bo ta część jest na wcisk, dam to na Loctite 620. I powinno być szczelne, bo tu mieliśmy problem z wyciekiem spod tych rurek. Tu cały czas było polane. Ale były dane o-ringi NBR, one były twarde, aż pękały. A tu mam już te z Witonu. Na wyższą temperaturę myślę, że powinno być dobrze. Montuję teraz tłoki. Pierwszy już mam zamontowany. Tak jak widać, tak. Tuleje posmarowane olejem. Mam blachę ściskającą. Pierścienie posmarowane olejem. Teraz ściskam pierścienie blachą, a następnie montuję do tulei. Zamki pierścieni ustawiam naprzemiennie. Tutaj są dwa pierścienie, także jest łatwiej. Jak jest trzy, to musimy tak ustawić też, żeby nie były na jednej linii zamki. Teraz ściskam to blachą. Przechodzimy do montażu. Montaż wygląda tak. No i wskoczy. Odpowiednio trzeba wał sobie ustawić. Przed świętami dostałem taką przesyłkę od jednego z widzów. Case Age Agriculture, gospodarstwo rolne Michała i Łukasza Kłosowskich. Dziękuję bardzo, jestem mile zaskoczony. Powiesimy to na warsztacie. Gdzieś myślę tam, jak flaga jest, gdzieś w tym miejscu. I przed chwilą też był jeden z widzów i przywiózł mi coś takiego. Czy będzie widać? Case Age Steiger 9350, kupiony ze złomu, wyremontowany przez ekipę Łukasza, własność braci Kłosowskich. Także już mi się powoli takie pamiątki zbierają. Dziękuję bardzo. I zabieram się dalej za remont tego silnika. Mamy jeszcze załadunki przed nowym rokiem. Dzisiaj jest czwartek. Jeszcze jutro będziemy ładować. Worki i rus. Tutaj Damian umył dawce. Nie chcę na warsztat nie wjechać. Tak to wygląda. Gdzieś tam może jakieś niedomycie będzie widoczne, ale to nie jest tak łatwo od razu umyć wszystko na raz. Tak to jest, jak jeden rozbiera, a drugi składa. Nie wiedziałem, że tutaj takie blachy przychodzą, gdzie jest uszczelniacz. I okazuje się, że te blachy najprawdopodobniej by ten uszczelniacz docisnęły i on by się nie obracał, a ja go wkleiłem na silikon. Choć tak i tak ten, który był wyjęty, też był posmarowany jakąś pastą czy czymś, jakimś silikonem. Także teraz tutaj to założę, jedną blachę i drugą, i zabieram się za tutaj górę, pompę, cały osprzęt.
wkładam rozrząd, tutaj jest napęd pompy hydraulicznej do wózka, a tutaj rozrząd jest na zasadzie tylko koło zębate na wałku rozrządu i od razu z koła na wale korbowym bierze napęd. I tak, stary wałek do wyrzucenia, ogólnie tutaj jedna krzywka jest tak wytarta, że 2 mm, ta nawet widać, ona jest 2 mm krótsza od pozostałych. Także wałek do wymiany, to na złom pójdzie, tutaj jest nowy wałek, jaka jakość, trudno powiedzieć. Zakładam teraz do niego mocowanie wałka, żeby się nie wysunął, następnie tutaj koło i to wszystko skręcam i zabezpieczam taką podkładką blaszaną. No i rozrząd złożony. Łańcuch napędu pompy również. Tutaj mam zabezpieczone. Szykuję do montażu pokrywę. Znalazłem już uszczelkę, która pasuje. Tutaj muszę tylko jeszcze nabić uszczelniacz po budowę. I zakładamy zaraz pokrywę i go obrócimy. I złożę dół silnika, pompę oleju, miskę. I przełożymy, przekręcimy go i skręcimy górę. I składam już dół silnika, pompa zamontowana. Niestety nie udało mi się kupić nowej pompy, ponieważ na tą chwilę jest niedostępna. Składam na tej pompie co była. Pompa jest tak dziwnie mocowana, bo tak ją wsuwamy, tutaj jest otwór i musimy tu z boku trafić przez z boku w bloku przez ten, przez otwór z gwintem kolek wkręcić, żeby to zablokować. Dobra, pompa już zablokowana. Tutaj mam dalej części, tak, smok i rurka zasilająca magistralę. No i układ sądzący mamy zmontowany. Teraz miska. Uszczelka do miski jest tutaj w komplecie. Ona jest taka jakby z korka. I teraz pytanie, czy bez niczego ją założyć samą? Bez smarowania żadnego? Chyba tak zrobimy, bo widzę, że taka jest solidna. Ta uszczelka pasuje. Pasować pasuje. To dobrze. Chyba tak, ona jest gruba, taka fajna, solidna, to zakładamy ją bez smarowania. A miska jest tutaj. Już była wyczyszczona wcześniej, tylko muszę ją wydmuchać, bo się może zakurzyła, bo trochę to leży. I zakręcamy. Śruby do miski będą w organizerze. W tym albo w tamtym drugim. W tamtym drugim najprawdopodobniej. To sobie tu odstawiam. I się zabieram za czyszczenie. Tak, silnik mam obrócony, uszczelkę już przymierzyłem, choć mam dwie uszczelki i tak się zastanawiam, którą wybrać, gdzie ja położyłem ten komplet, bo wcześniej miałem kupiony komplet na górę silnika, to jeszcze podczas użytkowania, bo było takie podejrzenie, że jest przedmuch na uszczelce, ale się okazało jednak, że to nie był przedmuch i ten komplet leżał u mnie do tej pory, a teraz kupiłem drugi komplet na cały silnik i też mam uszczelkę. Jedna uszczelka jest taka, a druga jest taka. I zamontuję tą, tak myślę. Taka była z takiego materiału. Dobrze, że jesteście, to głowicę założymy. Co? Którą byś wybrał uszczelkę? Jest taka opcja i tamta opcja jeszcze. Lepszą byś wybrał, ale też lepszą bym wybrał. Tak. To nie? No. Też mi się wydaje, że tak. Tak, trzeba tylko spojrzeć na nią. No zobaczymy. Dobra, tylko jeszcze to przetrę szmatą wszystko i zakładamy głowicę. I głowica założona. Dokręcamy. W sumie dzisiaj kupa roboty się zrobiło. No jeszcze zejdzie kolektory, tamto, sprzęt,
Ale najgorsze było właśnie to, tłoki, to trzeba wszystko, wiesz, czysto zrobić. Dobra, ile niutów? No nie wiem ile niutów, trzeba zobaczyć, bo to 12 szpilki, nie mam do tego serwisówki, to tak po prostu sprawdzimy tylko tyle w tabeli, ile tam takie śruby, jaki moment. Śruby 12. Na pierwszy etap daj tam 40 wszystkie po kolei, a zaraz zobaczę w tabeli ile ten jest.